Zdytla dowiaduje się, że sprawa przeciwko Markowi została umorzona. Mówi o tym swoim koleżankom. Dziewczyny nie wierzą w to, co słyszą. Chcą pocieszyć Dietlową, jednak ona przekonuje ich, że w ogóle ją to nie rusza. Nabrała dystansu do tej całej sprawy, jednak w głębi serca czuje ból. Myślała, że pójdzie siedzieć. Nazajutrz decyduje się zrobić protest na ulicy przeciwko takim osobom jak Marek. Jednak będzie tam sama, ponieważ nikogo o nim nie powiadomiła. Koniec końców dołączyły do akcji koleżanki barmanki. Całą inicjatywę również nagłaśniają media. Po tym całym proteście do Scarface przychodzą dziewczyny ze swoimi problemami. Jedna z nich oskarża swojego nauczyciela o napastowanie. Gdy Magda wraz z Natalią słyszą to, co mówi ta biedna uczennica, postanawiają działać. Przed szkołą, w której pracuje mężczyzna, organizują protest przeciwko niemu. Milena jest razem z nimi. Dziewczyna nie wie, czy to aby dobry pomysł, ponieważ nie mają żadnych dowodów na winę faceta. Magda przekonuje ją, że dobrze robią. Z takimi jak on trzeba krótko. Po tej demonstracji nauczyciel dowiaduje się, kto napędził tę akcję przed szkołą. Jedzie do Scarface. Wściekły mężczyzna zarzuca Magdzie, że zniszczyła mu życie. Aczkolwiek ona nie ma nic sobie do zarzucenia. Działała jak powinna. O jego zaniepowiedzianej wizycie dowiaduje się Nati. Wkrótce spotyka się z nim i dowiaduje się całej prawdy o tej dziewczynie. Finalnie wszyscy zostali wkręceni, a facet jest niewinny, gdyż nigdy nic jej nie zrobił. Wiem, poziom tego odcinka jest. Nie chce mi się, ale zrobię. Natomiast nie było czego się tutaj złapać. Była nie pociągnąć narrację. Ogólnie jak słyszę protesty, parady i różne tego typu akcje, mam ochotę puścić pawia. Co to da, nic to nie da. Faceci dalej będą robić to, co robili. Skoro więzienie im nie straszne, to jakiś śmieszny protest da im coś do myślenia? 19+ od jakiegoś czasu skręciło nie w tę drogę, co trzeba. Bo tak szczerze, kogo obchodzi jakiś protest w tym serialu? Ani to ciekawe, ani nic tam się nie dzieje. No ale wiadomo, jak się nie ma pomysłu, to tak właśnie później jest. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz balon, a przypnę ci serduszko i podyskutujmy o tym w komentarzu. Czy interesują cię takie wątki?